Cześć, witajcie, ja jestem Faust i jak widzicie nie jest dobrze, jest bardzo źle. Ale co poradzić? No i cóż. Tonę w długach, tonę w pożyczkach, ale nie mam wyboru. Muszę wziąć najemną kawalerię. Wiecie co to znaczy? Jak się kupuje najemną kawalerię, to już jest naprawdę źle. Ale przerośli mnie ci buntownicy. Po prostu mnie przerośli. Doradców w sumie powinienem już pozwalniać. Może znajdzie się jakiś doradca, co by miał jakieś w sumie bonusy. To by było cool. O, już wiem co zrobię. I dodatkowo wezmę doradcę z moralami. A wy idźcie na Tatooine. Znaczy nie, jak on będzie wychodził z Tatooine, to zginie sobie. Otomani chcą przejścia, bo walczą z Genuą. Czy Genua czasem nie jest sojusznikiem Francji? Najwyraźniej już nie. Oczywiście odmawiam. Nie będę im dawał przejścia. Okej, zajęli to. Tu się udało. Zaraz powinni przejść do mnie. Tripoli się zbuntowało. A to raczej niewielki bunt. Okej, idą na mnie. Nie, nie idą na mnie. Są blokowani przez łodzie. Serio? Nie. Tak, są blokowani przez łodzie. Świetnie. O, teraz przeszli w końcu. No i teraz powinni umrzeć. No, nareszcie. Przecież straty ogromne to umarli. Dobra, teraz tak. Tych musimy wywalić, bo tu nie ma szans, żeby to utrzymywać. Tych trzeba jeszcze stłumić. Chaos, kto tam teraz będzie? Trzeba odoblegać rzeczy. Kto się buntuje? Algierczycy. Trzeba będzie stłumić Algierczyków. A, no i Tlemcen trzeba odbić. Szybko. Fuck. A jak wygrają, to co się stanie? Aha, plus milion autonomii wszędzie. A i Peasant War się skończy. To może ja się zgodzę na to. Trochę autonomii wpadnie, ale... Stracę milion prestiżu. Dobra, zgoda. Przychody spadły o 6 dukatów. Około 6 dukatów. Autonomia troszkę wzrosła. Co tam się włączy? Internale i Civil War. Legitimacy wysoko. Aha, bo straciłem milion legitimacy, tak? Czaję, to dlatego. Niech będzie. Dobra, tu musimy się jednak zebrać razem. Tu powinienem boostować prowincję. Niech to będzie Dachra. I nie mogę używać administracyjnych punktów. Dobra, i Dachra już jest ładnie zboostowana. Buduję, nie mogę tam nic zbudować, mam milion pożyczek. Mógłbym debase'ować currency, ale to jest strasznie niekorzystne. Tak, nigdy nie kliknąłem tego z uwrachu i teraz będę miał go. Dobra, zabijmy Midgie. Zabita. Czy Karak się odsiege'ował dzięki temu? Wydaje mi się, że tak. Tak, Karak jest już wolny. Francja walczy z Ferrarą, Austrią i Węgrami i umiera sobie. Świetnie, dobry sojusznik. Austria mnie nie rywalizuje, ale uważa mnie za wroga. Czemu? Hostile relations. A, bo ja go rywalizuję, no tak. Świecie wszyscy. Maintenance na zero.
Trzeba będzie odzyskiwać stability. Potrzebuję 400 punktów, żeby zażegnać widmo różnych takich złych konfliktów. Wyrzućmy najemników, bo potrzebuję odzyskiwać już armię. Znaczy hajs. Mój Boże, interes to płacę 10 dukatów. Nie no, muszę, definitywnie muszę zrobić debase'a, ewentualnie zabrać merchantom. Nie mogę zabrać merchantom, świetnie. Będę musiał zrobić debase'a co najmniej dwa razy. Rutowanie korupcji wywalić. Co najmniej dwa loany też wywalić. No i dobra, i to już trochę zaczynam zarabiać hajsu. Mój Boże. No, no i przez korupcję teraz mi wzrosło to, więc nie mogę kupić sobie stability. Teraz powinno wystarczyć, tak? Nie, jeszcze jeden miesiąc. Dobra. Fuck. I znowu odstaję z tymi punktami administracyjnymi, no. Jak ja nienawidzę, jak mi wybuchają jakieś internale czy inne gówna, to jest straszne. Peasant War jest po prostu najgorszy. Już mogłem się zgodzić na tego peasanta od razu. Coś się chce zbuntować? Nie, tylko ten tuni spadnie i już będzie good. Dobra, ciebie też wywalę, potrzebuję pieniędzy. Dobra, 11 dukatów już teraz zarabiam dzięki temu, więc jest okej. 4 korupcji to jest trochę dużo. Ale to nie jest też aż tak dużo. Te punkty powinienem inwestować w nową instytucję. Od amirów powinienem mieć teraz też. No właśnie. Mógłbym nawet więcej. 10 influencer. Nie, to za mało. Chyba, że 15 influencer to będzie 76. 77 nawet. I 150 punktów zgarnę sobie. I 6000 manpowera mógłbym nawet wziąć. No to wezmę. Dobra, będą amirowie trochę wściekli, ale spoko. No i proszę, merchanci też są gotowi coś wziąć. Okej, to zrobimy tak. I weźmiemy hajs. Tutaj nic, spłacimy dług, ale jakiś najwcześniejszy. Okej. No i jest fajnie, nawet wezmę gościa tańszego, powinien się pojawić. Tak, dwójkowy za 6 dług, nie, nie wezmę go na razie, muszę spłacić najpierw długi. Chciałbym go, bo inflacji mam trochę i chciałbym ją właśnie zbić. Dobrze było też rozbudować lekko armię, żeby mnie otomani nie zabili w 2 sekundy. Dobra, tyle powinno chyba wystarczyć. Wreszcie overextension nie mam. Prestiżu też nie mam w ogóle, więc będę robił w ten sposób. No i dobra, teraz czekamy. Czekamy na to, co się będzie działo. Ottomani raczej mnie nie zaatakują, bo chcą mieć sojusz z Francją. Czy Francja coś straciła? Wydaje mi się, że nie. Cały czas ma kora na Gujenę francuską. No i tyle w sumie. Pewnie hajs stracili i godność, ale nic poza tym. Sojusze mają cały czas dosyć silne. Mógłbym zrobić sojusz z Genuą. Genua nie ma żadnych sojuszników. O, proszę. To dlatego. Ale tak czy siak, nie bardzo mi na tym zależy, że tak powiem. Dobra, Medri Bari. Ja bym chętnie im zabrał ziemię. Ja bym chętnie ich wchłonął. Improwne z nimi relacje i postaram się je zacząć ich wchłaniać. Do końca życia plus 5% czy stracić 15 Army Tradition? Do końca życia plus 5%. Potrzebuję tego Army Tradition na razie, więc taka opcja odpada po prostu. Ci powinni się mu wbolować tutaj. To dlatego też traciłem trochę hajsu na Navy. Tak czy siak. Dobra. Przynajmniej jeden problem zażegnany. Szkoda też w sumie, że nie mam. No proszę, co ta Francja robi? W jednym miejscu trzyma 44 tysiące, 45 tysięcy?
Ile floty ma Francja? Total. Nawet Francja nie jest w pierwszej dziesiątce. A ciężkich ma dużo chociaż? Tak, ma 5 ciężkich, 10 lekkich i 14 transportowych. To pewnie... Czy on poszedł w eksploracyjne jakieś? Tak, w eksploracyjne. I oczywiście pewnie robi kolonii i tam wysyła ludzi. God damn it, Francjo, czemu? Francja ma 500 w długu. No nie gadajcie, że Hiszpania ma sojusz z Burgundią. Serio. Burgundio, ty śmieciu. God damn it. No i co ja mam teraz zrobić? Znowu ciężka sytuacja. Trzeba będzie zjeść Maroko i próbować zjeść Portugalię jakoś oddzielnie. Austria mnie zrywalizowała, no, czyli typowo. I pewnie nakazała Węgrom dawać mi embargo, no, klasyka. Fuck. Trudna sytuacja. No i tu spłacanie długów też boli. Mój zadek, ale nic nie poradzę. Dobra, Dachra. Właściwie nawet w Dachrze to bym zmniejszył autonomię, bo czemu ona jest tak duża? Amirowie mają tą prowincję. I mają aż 7% z niej. Z samej Dachry. No proszę. Dobra, no to nie wiem. Będę pakował dalej w sumie, bo czemu nie? A, i miałem tutaj zbudować produkcję. Tylko 0,8? Gdzież jest aż tyle tutaj w produkcję włożone? Nie no, muszę tutaj zdjąć autonomię. Muszę zdjąć amirów, to jest raz. Oczywiście się buntują, bo jak zwykle. God damn it. Naprawdę, to mnie kiedyś wykończy. Czy ja dobrze widziałem? Litmar się nie istnieje? Tak. Istnieje i ma się nawet nieźle. Okej. Okay. Jeśli się zbuntowali, nawet dało to trochę autonomii. Pytanie teraz, w którą stronę będą szli. Czy na mnie? Czy nie? O proszę, Kiksunio jest Conquerorem. Years of Separatism minus 5. To jest spoko. No nareszcie. Plus 1 stability. Aż mnie kusi, żeby nawet kupić jedno i mieć plus 3, ale dobra już. Plus 2 wystarczy. Plus 2 to dobry wynik. O rany. Tu Arsenis to są góry, tak. Czy to jest ważna prowincja? Nie. Poprawić z amirami, czy pogorszyć z merchantami? Polepszę z merchantami, a pogorszę z amirami. No, amirowie mają 0. Więc wyje. Mógłbym zwołać im dietkę. Zawsze coś, merchanci mnie uwielbiają, no i dobrze. Maroko z kimś walczy. No nareszcie! Ottomani walczą z Polską, atakują Polskę i jednocześnie Hiszpanię. Pysznie, pysznie powiadam wam. O, Maroko do mnie przyszło w ogóle. Maroko chyba walczy z Hiszpanią, na to wychodzi w takim razie. Czy ja mogę na przykład interweniować w tej wojnie? Interwer in a war. No właśnie. Aha, jest porówno, więc nie mogę. I Francja z kim walczy? Francja walczy po stronie Ottomanów. Pysznie! O, problem jest taki, że Francja przyjęła główny cios. I główne wojska Polski są... w tamtym miejscu, co mi się niekoniecznie podoba. Ottomani zdjęli ze mnie embargo. Hiszpanie tracą ludzi i dobrze, niech się wykrwawiają. Może właśnie w końcu nareszcie jakaś spora wojna między Hiszpanią a jej sąsiadami. Na co naprawdę liczyłem. Dłuższy czas. Jak długo jeszcze będzie Recent Uprising? 5 lat. No to mogę zdjąć autonomię chyba, nie? No, zdejmę.
Dobra, trzeba będzie tylko zniszczyć tych buntowników i powinno być ok. No ale z tymi rolami to jest po prostu masakra. No i straciłem znowu 7000 ludzi. Ja nie wiem, jak to zrobić, żeby nie tracić tak dużo piechoty. Czy mój po prostu stack jest tak słaby, czy powinienem mieć... Nie rozumiem czasem tej giereczki, no ale tak czy siak. Ja potrzebuję pieniędzy w tym momencie, więc wyłączę wojsko. Wyłączę właściwie maintenance prawie że do zera. Tu jest ok, tu jest ok. Kef mogę wyłączyć. Mogę wyłączyć Aleksandrię. Tutaj nic nie chcę brać. Chcę brać technologię, ale wolałbym najpierw mając... co to była? Dachra chyba, tak? Chyba Dachrę, tak. Dachrę ładowałem. Wolałbym mieć najpierw printing pressa. Ile to mnie będzie kosztowało? O, nie mam jeszcze. Ale dobra, szybko się przeniesie do Oranu. Do Tlemcenu. Też dosyć szybko. No, 3% miesięcznie, no to kilka miesięcy i będę miał... W trzech najważniejszych prowincjach. To wystarczy. Dobra, ile tam mamy minut? 16 dopiero, okej. Możemy lecieć dalej w takim razie. Tylko 600 do spłaty. To nie powinno potrwać długo. Inflacji też jakoś strasznie dużo nie mam. Właściwie powinienem zbić chociaż 2 punkciory. A może na razie nie. Nie będę nadgorliwy. Coś mogę zabrać, niestety nie, tutaj też nic, okej, okay. jest w miarę okej. Okay. Powinienem zatrudnić najtańszych ludzi, więc tego na pewno wezmę, gościa od Diplomatic Reputation. I wezmę gościa od Morali, jak tylko będę mógł. Albo od Fort Defense, nie, Morale są lepsze. Dobra, 5 dukatów mnie kosztują, to nie jest wcale tak dużo. Czyli zredukuję sobie tą inflację odrobinkę. I odrobinkę zacznę zbijać korupcję, bo jednak trochę tej korupcji mam, więc... 0,17 to nie jest dużo, 2 dukaty w sumie, no trochę to kosztuje. Royal Mariage z Marokiem, nie, potrzebujecie. Royal Mariage, proszę, tak jest. Mój Boże, Polska oblega połowę Francji, Francja zaraz wypisuje. Ale z drugiej strony Francja bardzo dużo warscora przyjęła na siebie. Kiedy Ottomani zrobili blitzkrieg totalny. Nie gadajcie, że 10 tego, 3 stability będę miał. Pysznie. Blitzkrieg zrobili Ottomani na Polskę. Co mi się totalnie podoba. I jestem pewien, że Ottomani na pewno zerwą sojusz z Hiszpanią. Znaczy Hiszpanii zerwą sojusz z Polską. A może i Polsce się dostanie, znaczy, a może i Hiszpanii też się dostanie w tej wojnie, mam taką cichutką nadzieję. Manufaktura tekstyliów przydałaby mi się, nie powiem. Ile łodzi ma Hiszpania? Hiszpania jest strasznie silnym imperium w tym momencie. Nie dość, że ma 68 tysięcy ludzi. To jeszcze flotę ma... Ej, ma tylko 4 ciężkie. Głównie ma transportowce. Jakbym troszkę więcej ciężkich miał, mogę zainterweniować. Po stronie Ottomanów i zawalczyć z Hiszpanią. Ottomani, Maroko, Polska jest totalnie... A dołączę. Maintenance na maksa, spoko. Korupcję na razie wyłączę. Tą armię przeniosę i będziemy walczyli w Fezie. O, nawet dostanę 25 dukatów od Livonian Orderu, jak miło. Dobra. Teraz tak, ty się odmów, boluj i się włącz. Może... O, ale jakby mi Ottomani oddali... jakby mi oddali Grenadę w peace dealu, ale bym ich kochał. 12 ci mają 13 już, kurde. A 13 to jest lepsza artyleria. Milion razy lepsza artyleria. Fuck. Dobra, ale luzigło. Tutaj jesteśmy nie tylko my.
darmowy hajs. Miło. Akurat jestem dość biedny, więc przyda mi się taki mały zastrzyk. Pytanie, czy reinforcować, którą mają Maroko? 13, ale nie mają prawie w ogóle... Coś biedne jest Maroko. To będzie słaba bitwa, ucieczka. 15 ucieknę, 11 będą. Fuck, to zginiemy oboje. Jeszcze atak w górach? No, świetny pomysł. Ja uciekam. Straciłem 5000 ludzi, ale no... Dobra, teraz będzie dobra w sumie bitwa w Fezie. To akurat może się udać. Tylko no dobrze by było, jakby i Maroko do mnie dołączyło, że nie ja sam się wbiję. Dobra, jeszcze miesiąc i wbijam. Czy Maroko dołączy? Tak, dołącza. 22. Wygraliśmy, wycofali się. Mieli większe straty znacznie. Okej. O, i wojna się skończyła niestety. Commonwealth... Tylko Commonwealth oddawał rzeczy. Nic od... Czanulował sojusz? Nie. Sojusz cały czas jest... Uha! Dużo ziemi straciła Polska. No, Polska przestała być znaczącym teraz sojusznikiem, więc... Znaczącym, znaczy przeciwnikiem. Więc luzik, dobra. Ja swoje zrobiłem w tej wojnie. Czyli trochę przestraszyłem. Defended our provinces dostałem bonus dla Maroka i bardzo dobrze. Muszę mieć z Marokiem dobre relacje, póki są sojusznikiem i moim i Ottomana. Czyli oni teraz prowadzą politykę zrównoważonych sił. No proszę. Jak to się zmieniają czasy. Okej, mogę spłacić już przedostatni dług. I teraz tak. Ile jeszcze? 800 zł, żeby się embrace'ować? Drogo. Bardzo drogo. No dobra, chyba muszę wziąć znowu pożyczki, bo to nie widzę sensu, szczerze powiedziawszy, w czekaniu na to. Chyba, że no poczekam chwilę, a wezmę tak z jedną, z dwie pożyczki. To muszę pomyśleć. Dobra, tak czy siak, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia już niedługo. Nie wiem, właściwie ciężko. Ja już bym chciał zaatakować Hiszpanię, bo to jest niezły moment, ale no, będzie bardzo, bardzo ciężko. Tak czy siak, dzięki za oglądanie. To było na tyle. Do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się. Pa, pa.